10 lat w Unii Europejskiej pokażemy, jak Radom świętował wtedy i powiemy, jak teraz oceniamy ten czas. Platforma Obywatelska rozdaje flagi i promuje swoją kandydatkę do Europarlamentu. Zajrzymy także do Jurzy. Już w sobotę zacznie się tam turniej rycerski. Drugi maja, piątek, Robert Utkowski, witam Państwa i zapraszam na Teledziennik. Już od 10 lat 2 maja obchodzimy Święto Flagi. Od kilku lat w Radomiu Platforma Obywatelska z okazji tego święta rozdaje mieszkańcom biało-czerwone flagi. W tym roku rozdawano nie tylko flagi polskie, ale także flagi Unii Europejskiej. Julia Pitera, kandydatka Platformy do Parlamentu Europejskiego, rozdawała wiersze. Na osłodę można też było dostać watę cukrową. Przedwyborcza kampania rozkręca się. Tradycyjnie już Radomska Platforma Obywatelska w Święto Flagi rozdawała radomianom biało-czerwone flagi, ale w tym roku akcja miała nieco szerszy zasięg. Dla fanów słodkości kręcono watę cukrową, a kolory biało-czerwone zostały nieco przyćmione przez unijne barwy. Flagi Unii Europejskiej przypominały o zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego. Przypominała o tym także Julia Pitera, numer 1 na mazowieckiej liście wyborczej Platformy. Odwiedzam dzisiaj Radom już w konkretnym celu. Dlatego, że jest kampania. Julia Pitera rozdawała radomianom wiersz Antoniego Słonimskiego Polska. Polska Słonimskiego to kraj bez patosu, ze zwykłymi ludźmi, twierdzi kandydatka do Europarlamentu. Takiej Polski chce Julia Pitera. Jak mówi, chce pomagać w codziennych problemach. Zapytana o to, czy wie, jakie problemy dręczą wielu radomian, odpowiada: różne. Problemy większości radomian do mnie, ja generalnie na Mazowszu miałam 727 interwencji, które podejmowałam od 2011 roku, ponieważ wszystkie interwencje zawsze rozpatruję, niezależnie od tego, z jakiego zakątka Polski pochodzą. Ostatnią interwencję pamiętam, to jest przypadek pani, która ma kłopoty z mężem, który ją zostawił z dwójką dzieci. Eurowybory od lat cieszą się najmniejszą popularnością wśród obywateli. Pod względem frekwencji Polska znajduje się w szarym ogonie wszystkich państw unijnych. Julia Pitera chce przekonać radomian do tego, żeby 25 maja poszli do urn, podając konkretne przykłady i twierdząc, że Unia jest dla każdego obywatela. Na przykład parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej doprowadzili do tego, że nie będzie już tak koszmarnych kosztów roamingu już od grudnia 2015 roku. Już dzisiaj on jest czterokrotnie niższy, a w grudniu przyszłego roku w ogóle będzie jednakowy dla wszystkich państw Unii Europejskiej. Przestaniemy płacić te straszne frycowe pieniądze. To jest na przykład to, że zanim weszliśmy do strefy Schengen w 2008 roku, Polacy już nie jeździli z paszportami. Dokładnie to zrobili europarlamentarzyści Platformy Obywatelskiej, że nie będąc w strefie Schengen, już mogliśmy przejeżdżać granice w ramach Unii Europejskiej tylko z dowodem osobistym. Przykładów, jak twierdzi Julia Pitera, jest wiele. Wiele też flag rozdali radomianom członkowie Platformy. Tych biało-czerwonych było 2000. I a propos Unii Europejskiej, 10 lat w Unii. Co nam te lata dały? Czy Radom na obecności w Unii skorzystał? O to postanowiliśmy zapytać kilka osób. Osób, które z tą naszą obecnością w Unii są związane. I postanowiliśmy także trochę spojrzeć w przeszłość, przypominając sobie i Państwu, jak wyglądały tamte dni, zwłaszcza ten jeden, nasze wejście w europejskie struktury. Noc z 30 kwietnia na 1 maja 2004 roku, centrum miasta, plac Konstytucji 3 maja. To tu radomianie świętowali wejście do Unii. Unijną flagę na maszt wciągała ówczesna wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jolanta Korpetta-Zych. Mieliśmy wspaniałą możliwość wciągnięcia tych flag na szczyt. Pani Jolanta, wówczas członkini Platformy Obywatelskiej, dziś poza głównymi nurtami polityki, cały czas ma chustę, którą wówczas miała na szyi. Teraz to pamiątka tamtych wydarzeń, tamtej radości, ale też i tamtej niepewności. Chyba tak jak wiele z nas, zastanawiałam się, czy dobrze robimy, czy to jest właściwe posunięcie, jak nas oceni historia i proszę, już jesteśmy 10 lat. Z innej strony te wydarzenia oglądał Marek Wikiński, wówczas minister w kancelarii premiera Leszka Millera. Pamiętam dokładnie wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w tym czasie. Sam osobiście jako pierwszy europoseł ziemi radomskiej uczestniczyłem w uroczystości podniesienia polskiej flagi w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Flagę tę podnosił Lech Wałęsa.
W maju weszliśmy formalnie do Unii, zaraz potem odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Mandat zdobył wówczas Zbigniew Kuźniuk. Jak teraz ocenia Kuźniuk, te 10 lat to czas korzystny dla Polski i dla Radomia. Nie ulega wątpliwości, że tych pozytywów także w Radomiu sporo widać. Choć, jak dodaje Zbigniew Kuźniuk, nie wszystko jest idealne. Rzeczywiście można powiedzieć, że to generalnie przeważają plusy nad minusami, ale ponieważ w mediach pełno plusów, więc jeżeli pan pozwoli, to parę takich zasadniczych minusów. Więc przede wszystkim masowa emigracja, to znaczy zakładaliśmy, że młodzi ludzie będą wyjeżdżać, ale będą i wracać. Niestety w dużej części przypadków to jest to wyjazd w jedną stronę. Ale nie chodzi o to, żeby zamykać granice. Chodzi o to, żeby młodym Polakom stworzyć takie warunki, żeby nie chcieli wyjeżdżać. A jeżeli, to żeby wracali, bo Unia to nadal szansa. Proszę popatrzeć na tych wszystkich młodych. Czy oni pamiętają jakiekolwiek granice, z którymi my się borykaliśmy? Proszę zobaczyć, jak posługują się wspaniale językami tamtych państw. Podróżują, pracują, owszem, bo muszą, ale mają otwarty świat. Tak wyglądał 10 lat temu Radom i choć niektóre rzeczy niemal się nie zmieniły, to jednak Radom sprzed 10 lat i Radom teraz to w opinii naszych rozmówców niemal dwa różne miasta. Bez wątpienia Radom wypiękniał. Wiele się wydarzyło bardzo dobrego. Zostały uruchomione zarówno środki europejskie, jak i środki krajowe. Są miasta w Polsce, które miały bardziej sprzyjające okoliczności zewnętrzne. Cały czas można odnieść wrażenie, że te konflikty ideologiczne nie przekładają się w taki sposób, w jaki mogłyby się przełożyć na europejską szansę dla naszego miasta. Na ten nieco niesprzyjający klimat dla Radomia zwraca też uwagę Zbigniew Kuźniuk. On także ocenia, że mogliśmy jako miasto osiągnąć więcej. To w dużej mierze zależy także od polityki regionalnej prowadzonej przez samorząd województwa, a ta nie jest najlepsza dla naszego miasta. Jesteśmy drugim po Warszawie potencjałem ludzkim, ale także i intelektualnym, przemysłowym. Niestety jesteśmy trochę w ramach tego samorządu traktowani po macoszemu. Ale bilans tych 10 lat jest pozytywny. Europejską szansę wykorzystaliśmy najlepiej spośród państw Europy Środkowej. Dlatego noc z 30 kwietnia na 1 maja 2004 roku na zawsze zostanie w pamięci wielu osób. Tu było mnóstwo ludzi, wypełniali ten teren przykościelny. Słyszałam różne szepty. Jedni mówili niepotrzebnie, inni mówili po co nam. Jedni się cieszyli. Widziałam łzy w oczach, bo nagle zrobiło się tu o tej godzinie 12 jasno. Były huki, wystrzały. Było wielkie, wielkie święto. Pożar na Starym Mieście. Paliło się poddasze jednej z kamienic. Na szczęście budynek nie był zamieszkany. Ogień wybuchł na poddaszu budynku stojącego na Starym Mieście przy ulicy Staromiejskiej. Poważna akcja. Mamy pożar poddasza w nieużytkowanym budynku. Strażacy mieli utrudnione zadanie, m.in. z uwagi na duże zadymienie. Budynek jednopiętrowy kryty papą, stąd to takie duże zadymienie. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Akcja jest trudna ze względu na to, że są tam małe przestrzenie na poddaszu, bardzo wysoka temperatura i zadymienie, mała widoczność. W tej chwili wykonaliśmy otwór w dachu, żeby temperatura spadła, również i zadymienie, czyli poprawi się widoczność. I kontynuujemy działania, dogaszanie jeszcze będzie trwało dość długo. Na szczęście budynek nie był zamieszkany. Jak wstępnie ocenia straż, przyczyną pożaru mogło być zaprzężenie ognia, choć strażacy nie wygłuszają też podpalenia. To, że Rada Miejska nie przyjęła teraz uchwały o ograniczeniu handlu w niedzielę, nie jest naszą klęską. Naszym sukcesem jest to, że tak wielu Radomian wzięło udział w konsultacjach w tej sprawie i że większość z nich była za ograniczeniem handlu. Mówi w programie Na Temat Jarosław Kowalik z Radomskiego Samorządu Obywatelskiego. Kowalik mówił też o planach wyborczych stowarzyszenia. Ma pan jakieś plany wyborcze? Czy Radomski Samorząd Obywatelski zawsze uczestniczy w wyborach. Zwykle jesteśmy w koalicji z innymi stowarzyszeniami, dlatego że twierdzimy, że upartyjnienie samorządu jest bardzo szkodliwe dla samego samorządu i dla mieszkańców, bo dyskusje na sesjach wyglądają po prostu jak kłótnia między partiami, a nic merytorycznego z tego nie wynika. A myśli pan, że da się ten proces odwrócić? No ja mam nadzieję, że jednak Radomianie przyjrzą się temu bliżej i stwierdzą, że rzeczywiście same partie polityczne w samorządzie to jest jednak coś niedobrego nawet dla nich.
A jest ktoś, z kim jest wam po drodze? Jakieś inne stowarzyszenie, ugrupowanie? Oczywiście tak. Radom, a nie Razem, Kocham Radom, Stowarzyszenie Kupców, inne stowarzyszenia. I moglibyście stworzyć listy i pójść razem do wyborów? Tak, tak. A jakieś rozmowy się toczą? No już od dłuższego czasu i prawdopodobnie po wyborach do Parlamentu Europejskiego już podejmiemy ostateczne decyzje. Macie kandydata na prezydenta? Toczymy rozmowy? Nie, absolutnie nie. Ja w życiu nie byłem nigdy i nie chciałbym być urzędnikiem. Ale myśli pan o kimś konkretnym? Toczymy rozmowy z kilkoma osobami. O kimś, kto by się nadawał? Tak, tak, oczywiście, że tak. No, poza tym to musi mieć jeszcze na tyle dużą siłę przebicia, żeby wejść do drugiej tury, prawda? Myśleliśmy o takim kandydacie, który być może już w pierwszej turze by odniósł zwycięstwo, ale niestety nie może jeszcze w tych wyborach kandydować, stąd zmiana i stąd nasze rozmowy w tej chwili. A teraz propozycja dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie zdecydowali, co robić 3 czy 4 maja. Pokazy szermierki, kawalerii i tańca, turnieje łucznicze i walki piesze, a także potyczki wojsk polskich z krzyżackimi. Tak w skrócie będzie wyglądał turniej rycerski, który 3 i 4 maja odbędzie się w Iłży. Będzie to już 17 spotkanie braci rycerskiej w ruinach Iłżeckiego Zamku. Turnieje rycerskie w Iłży to już tradycja. Co roku na początku maja braci rycerska spotyka się w Zamku Biskupów Krakowskich, by kultywować tradycje średniowiecza. Panie burmistrzu, który to już turniej rycerski w Iłży? Jest to 17 turniej rycerski w Iłży, jedna z najstarszych imprez historycznych w Polsce, jak widać. 17, jak zwykle pewnie udany. To dla Iłży, dla mieszkańców i dla gminy wielkie wydarzenie? Oczywiście jest to jedno z większych wydarzeń w regionie i dlatego dla samej Iłży jest to największa impreza, tak? Kto organizatorem jest? W tym roku organizatorem jak zwykle burmistrz Iłży przy współudziale Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej. Program tegorocznego turnieju zapowiada się atrakcyjnie. Po kilku latach nieobecności do Iłży powróci chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej, a wraz z nią dzielni wojowie, piękne damy i rzemiosło. W programie znalazły się walki samojeden, pokazy kawalerii konnej i tańca. Będą także turnieje łucznicze oraz walki piesze. Widzowie będą mogli też zobaczyć potyczkę wojsk polskich z krzyżackimi. Zarówno 3 i 4 maja turniej rozpocznie się o 12 w południe i zakończy o godzinie 21. A pogodę panowie rycerze mają w kratkę, co drugi rok pada. Mam nadzieję, że w tym roku jednak padać nie będzie. O pogodzie już za kilka chwil. W teledzienniku jeszcze jedna informacja. Jutro święto Konstytucji 3 maja. Radomskie obchody rozpoczną się o godzinie 12. W kościele garnizonowym odprawiona zostanie msza święta. Mniej oficjalne uroczystości odbędą się na ulicy Żeromskiego przed Urzędem Miejskim. Od godziny 13.30 pułk 4 piechoty Księstwa Warszawskiego zaprasza na żywą lekcję historii. Będzie można zobaczyć pokaz musztry, pobór rekruta i fragmenty życia obozowego. To 3 maja w Radomiu, w Iłży, turniej rycerski. O pogodzie na te dni już za kilka chwil. Wcześniej oczywiście sport, który przygotował i przedstawi Paweł Sochalski. Ja w imieniu zespołu, który przygotował program, bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.